Portal informacyjny na poziomie. Naszym dzisiejszym gościem jest Dawid Jakubowski z Komunistycznej Partii Polski z wykształcenia historii. Jakie organizacje twoim zdaniem miały potencjał w okresie, od kiedy działasz na lewicy? Kiedy rozpoczynałem działalność w 2006 roku, najbardziej wydawała mi się wyróżniać, jeśli chodzi o potencjał Nowa Lewica, kierowana przez Piotra Ikonowicza. Projekt ten przyciągał bardzo wielu ludzi z różnych części kraju, z różnych środowisk, ale w tym też przedstawicieli klasy robotniczej. Nową lewicę wyróżniał i przyciągał do niej radykalny, werbalny przekaz antykapitalistyczny i głoszenie haseł antyimperialistycznych. Jednak słabością tej organizacji był, prócz tendencji wodzowskich, także brak skonkretyzowanego programu mówiącego, co robić. Czytelnego przekazu klasowego, nieograniczonego wyłącznie do bliżej nieokreślonych ludzi pracy. Brakowało też funkcji partii jako uniwersytetu idei, pozwalającej uzyskać organizację ogółowi działaczy w podstawowych kwestiach sprzeczności klasowych. Czy obecnie widzisz jakiś potencjał organizacyjny lub środowiskowy na lewicy? Obecnie potencjał organizacyjny lewicy jest według mnie rozproszony pod wieloma względami. Pewien potencjał ma związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza, który mimo anarchistycznej czy anarchosyndykalistycznej genezy otworzył się także na współpracy z komunistami współtworzącymi Komisję Operatorów Żurawi Wieżowych, będącą sekcją tego związku. Lewą stronę sceny politycznej starały się zagospodarować ugrupowania o programie czysto socjaliberalnym, czyli będące wentylem bezpieczeństwa obecnego systemu. Jest to lewica, którą można nawet z powodzeniem by nazwać reakcyjną. Niektórym wydaje się, że wystarczą małe zmiany w polskim prawie na wzór szwedzki albo niemiecki i już będziemy żyli jak pączki w maśle. Awans z kapitalistycznych peryferii do kapitalistycznego centrum jest często ostatecznym celem dla różnych reformistów, de facto reakcjonistów. Jeśli lewica przestaje mówić o konieczności przekształceń własnościowych, a ogranicza się do moralizowania, to tak jakby cofała się do epoki socjalizmu utopijnego. Co się stało w ostatnim czasie z radykalizmem lewicy? Dlaczego on zniknął? Czy jest w ogóle potrzebny? Uważam, że należy być tak radykalnym, jak radykalnie wymaga tego rzeczywistość. Tak powiedział Lenin, ja się z tym zgadzam. Radykalizm, którego nie należy mylić z ekstremizmem, jest związany z naturą kapitalizmu, systemu, który ma zbyt wiele buforów powstrzymujących jego ewolucyjny upadek i lobbingów działających na jego rzecz, by możliwa była na dłuższą metę inna droga całkowitego usunięcia wyzysku człowieka pracy, a w pierwszej kolejności nadal istniejącego wbrew obecnemu dyskursowi i ponoszącego największe skutki tego wyzysku przez kapitalistów proletariatu, czyli tych, którzy żyją jedynie ze swojej pracy. Gdzie widzisz możliwość pojawienia się nowego rodzaju rewolucyjności? Jak byś go widział? Wszystkie kraje kapitalistyczne są rządzone przez finansowe elity, które za pośrednictwem bankowych spekulacji, oszustw podatkowych, tak zwane raje podatkowe, i wyzysku pracy najemnej dokonały koncentracji kapitału w swoich rękach. To te grupy mają największy wpływ na politykę, także ekonomiczną, jaką realizują rządy tych krajów, pozbawiając 90% ludności realnego wpływu na życie społeczne, ekonomiczne i polityczne. Obecnie nacjonalistyczny populizm, jak i dawniej, jest taką samą bronią klas cierżących w swoich dłoniach władzę nad środkami produkcji. Bronią, która pozwala im opóźnić własny upadek i opóźnić połączenie jedynej siły, którą łączy wspólny interes, czyli proletariuszy wszystkich krajów, walcz z globalnym kapitalizmem. Walce w postaci międzynarodowej jedności pracujących przeciw międzynarodówce kapitału. Określenie paradygmatu walki klasowej i jej przeprowadzenie to być albo nie być, a brzmi on. Albo człowiek będzie panował nad kapitałem, albo banki i koncerny będą panowały nad człowiekiem, upokarzały go i niszczyły także moralnie. Jeśli lewica nie zacznie odcinać się od antykomunistycznego dyskursu, mówiąc nie tylko o rewolucji w postaci realizacji wypowiedzenia umowy społecznej, do czego wyzyskiwanie i oszukiwanie mają pełne prawo, nie mając też innego wyjścia. Ale i przede wszystkim po pierwsze o konieczności rewolucji w sferze przekształceń systemowych struktury społeczno-ekonomicznej, klasowej, inaczej mówiąc, i stosunków własnościowych w postaci jasnego i jednoznacznego przekazu odcinającego się od solidaryzmu ponadklasowego, to będzie skazana na zagładę. Takie jest moje zdanie. Jeśli nie zacznie odróżniać socjalistycznej demokracji od burżuazyjnej, będzie się wpisywać w dyskurs systemowy.
Jeśli spełni te warunki i nie wprowadzi konsekwentnie realizowanej polityki robotniczej kontroli środków produkcji, będzie skazana na powtórzenie błędów PRL i jej losu. Ktokolwiek nie chce współpracować z taką lewicą, nie przyjmie tego choćby na zasadzie kompromisu, pokaże, że albo nie ma interesu, by w rzeczywistości obalić system, albo że walka z systemem prowadząca do jego obalenia jest dla niego drugorzędna wobec przesiąknięcia burżuacyjnym dyskursem. Jak w kontekście przyszłości lewicy widzisz miejsce dla komunizmu? W jakiej formie miałby on funkcjonować? Komunizm odróżnia od innych prądów wywodzących się z lewicy to, że jest to nie tylko myśl polityczna, ale przede wszystkim naukowa analiza sprzeczności między klasami społecznymi i warunków obalenia ustroju kapitalistycznego. Jako jedyny z prądów wykracza poza ramy wyznaczone przez ten ustrój i definiuje cywilizacyjny paradygmat, zgodnie z którym to człowiek ujarzmia kapitał, a nie instytucje finansowe uciskają i wyzyskują człowieka. Jest to propozycja konkretnej alternatywy dla rozmaitych koncepcji bazujących na idealizowaniu stosunków społecznych i uwarunkowań przemian. Alternatywy, której sensem i istotą nie jest odosobniony skok czy walka na ulicy, ale zarządzanie środkami produkcji, tak by zaspokajały one potrzeby społeczne przez coraz bardziej poszerzającą się bazę społeczną, składającą się z ludzi świadomych etapów tej drogi i punktów dojścia, uzyskujących rolę współgospodarzy życia społecznego, politycznego, jak też ekonomicznego. W pierwszej kolejności jest to mająca największy udział w produkcji klasa robotnicza, ale celem dalekosiężnym jest osiągnięcie sytuacji, w której różnice klasowe przestają istnieć. Komunizm ma przyszłość właśnie dlatego, że wszystkie inne recepty lewicowe skazane są w ostateczności, niezależnie od intencji, jakie kryją się za każdą z nich, na porażkę. Bo niezależnie od sfery intencyjnej nie są w stanie zagrozić kapitalistycznemu porządkowi. A nawet jeśli udaje im się uzyskać społeczne reformy, i tak przy nadarzającej się okazji, kiedy tylko fala niezadowolenia społecznego opadnie, kapitaliści zrobią wszystko, by odzyskać pełnię kontroli i cofnąć swoje ustępstwa, odbierając społeczne zdobycze. Uważam, że socjalizm nie oznacza końca, jest drogą. A na końcu tej drogi jest właśnie komunizm, system oparty na coraz większym stopniu na wspólnotach i samorządach. Bardzo dziękujemy za wywiad. Ja również dziękuję.